jest Batory. Szkoła, która powstała, to ciekawe, bo 1 września 1918 roku, zanim odzyskano niepodległość, było to królewsko-polskie gimnazjum imienia króla Stefana Batorego i to była pierwsza szkoła w Polsce, która miała nowoczesne warsztaty tematyczne, pracownie tematyczne, fizyczną, astronomiczną. Oni mieli obserwatorium astronomiczne, wielki wyjątek, mieli basen w budynku i doszło zresztą do skandalu dyplomatycznego, ponieważ to jest szkoła męska, była wówczas i wykładowcami byli sami mężczyźni. I na WF-ie chłopcy uczyli się pływać na golasa. I zdarzyła się wizyta dyplomatyczna szacha Persji. Tylko nie wspomniano, że będą też kobiety, żona z córką. No i jak zobaczyły kwiat naszej sztuki i kultury, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy Jana Nowaka Jeziorańskiego, zanim wyrzucono go, bo nie nadawał się z powodu braków intelektualnych, no to panie zemdały z wrażenia i wojna z Persją była znowu dla Polski realna. To widać, że chłopcy byli też szkoleni do prac takich bardziej użytkowych, bo to jest po prostu heblowanie drewna na zajęciach bardzo praktyczno-technicznych i ta szkoła w sumie w bardzo dobrym stanie. Wojnę przetrwała tutaj cały czas. Jest dokumentacja właśnie przez Henryka Poddębskiego z tego miejsca zrobiona. To była też pierwsza szkoła, w której były numerowane klasy A i B. A dla asów, B dla baranów.